to moje życie. Zacho Power dla mnie to moje życie. Dla kogo? Dla Eweliny. Od niespodzianej ciszy złej. Na nas nie patrz, nie ma bardzo, bo strasznie dobrze nam pozwolić. Dużo gramy w Polsce. I tak naprawdę prawie wszędzie już zagraliśmy. Więc wymyśliliśmy sobie, że fajnie byłoby zobaczyć jakieś inne miejsce. Uważamy, że jest w tej muzyce jakaś taka wartość, która jest właściwa jedynie naszej szerokości geograficznej. Mnóstwo czasu na to poświęciliśmy, mnóstwo ludzi zaangażowanych było w całą produkcję, ale myślę, że warto. Do tej pory chyba najwięcej za granicą zagraliśmy w Stanach i w Indiach. To były po 3 koncerty, a rzeczywiście taka nasza trasa koncertowa, którą rzeczywiście trasą można nazwać, no to tutaj. 6 koncertów plus dodatek, jeden koncert na początku czerwca na festiwalu w Manchesterze. Główny nacisk składliśmy na to, aby jak najwięcej szkockiej i brytyjskiej publiczności tutaj przyciągnąć. Także no, mam nadzieję, że Brytyjczycy ich pokochają. Chciałem przedstawić zespół. Zespół pieśni tańca Zacho Power. To jest Wojtek Topa. Witam, cześć. Wojtek jest bratem tego słynnego Bartka Topy. On jest moim bratem. Przepraszam, on jest jego bratem. To jest Józek Dzwujek. To jest Bartek Chudasik, gra na altówce. Pisze też teksty. Tam za perkusją siedzi Tomek Krawczyk, Serek. Maksymek Serek. On nie jest perkusistą. Jest gitarzystą. To jest trumpet. Michał Trąbski gra na basie. To jest Łukasz Moskal, perkusista. Dominik Trębski. Dominik Trębski, jak samo nazwisko wskazuje, gra na trąbce. A to jest Falszczur. Piotrek Falko Rychlec. Piotrek pochodzi z Brzozowa, jest bardzo z tego dumny. Jestem jeszcze ja. Gram na skrzypcach i śpiewam. I na kozie gram, i na fujarze. Make it big, make it special, and welcome to the stage, Zacho Power! Myśmy się spotkali wszyscy i po prostu zaczęliśmy się lubić. I to była podstawa do naszego wspólnego grania. Zaczęliśmy się przyjaźnić. My lubimy ze sobą przebywać, lubimy swoje poczucie humoru. Podobnie patrzymy na świat. To wszystko zadziałało. No my się znamy od dziecka. Przede wszystkim z Wojtkiem wychowaliśmy się raz w Nowym Targu. Od dziecka po zespołach regionalnych. Tańczyliśmy, graliśmy. Graliśmy muzykę ludową. W takiej postaci czystej, która jednak nie toleruje zbyt odległej granicy jakby. Z różnych powodów, jakieś tam styczności z kimś, z ludźmi od muzyki ostrzejszej, były spotkania, były jakieś takie próby. Pierwsze niby to na żarty, niby na niby. Hartowaliśmy się wiele lat. Ale to nam też dało pewne bezpieczeństwo, żeby do tego, co nas spotyka, do tych wszystkich fajnych rzeczy, które mogą zawrócić w głowie, mamy odpowiedni, wydaje nam się, dystans. Słuchajcie, Birmingham. Spędzam życie w trasie niestety, tak się poukładało, że w domu bywam rzadko. Sebastian? My dressing room.
to trudne życie, no bo nie masz czasu zupełnie ani dla bliskich, ani na swoje prywatne sprawy. Jesteś codziennie w innym miejscu, na walizkach. Kurde, zmęczony jestem. Niestety, no ale cóż. Próba, koncert, do hotelu, rano wyjazd, znów w inne miejsce. To jest ciężkie, trudne życie i ciężki kawałek chleba, no ale z drugiej strony, jakby człowiek tego nie lubił, nie kochał, to by nas tu nie było, prawda? Jak sobie myśleliśmy, marzyliśmy o tej trasie, nie było hura optymizmu. Wiadomo, że w Polsce to jest był nasz rok, wszystko nam się udawało, był hit, ludzie przychodzili na koncerty, sale wypełnione. Często widzieliśmy kartkę biletów brak, jak przyjeżdżaliśmy do klubu. I uczulałem chłopaków i rozmawialiśmy o tym, że to nie będzie tak jak w Polsce, że będzie ciężko, że być może nie wyprzedadzą się koncerty, że przyjdzie mało ludzi, ale jesteśmy bardzo zbudowani. Zawsze. Ta granie dla Polonii to jest coś ciekawego. Zawsze to są troszkę inne koncerty. Czasem właśnie zabawne też sytuacje, że tutaj gadałem z takim kolesiem i on mówi, że... Znaczy, polski folk, że a, Gales Orchestra, wiesz, nie, to te młodsze pokolenie, to oni nie kumają, nie wyjechali jak my zaczynaliśmy, nie wiedzą. Podobało. Cała moja ekipa zadowolona. Wytańczyliśmy się, wybawiliśmy się. Było ekstra, nie dziewczyny? Cenimy ich za ich muzykę, prawda? No a to, że są przystojni i sympatyczni, no to super. Cały czas oglądamy w kółko Beatę Kozidek. Ile razy można oglądać Beatę Kozidek? Naprawdę. Różni ludzie mają różne wejścia, no i szkoda, że nie ma takich zespołów jak oni, więcej. Było Izako i było Power, zdecydowanie. Power był niesamowity. No, do końca miesiąca. Nigdy nie pisałem za bardzo. Coś, co łączy pokolenie takich ludzi jak ja z pokoleniem ludzi, którzy przyjechali do Anglii parę lat temu, czy tam gdzieś nie tak. Fantastyczna muzyka. Dziękuję bardzo. Dzięki. Życzę powodzenia. W Londynie było wspaniale. O pogodzie tego nie można powiedzieć, ale publiczność nas świetnie przywitała. Było naprawdę najwięcej osób do tej pory na trasie, chyba nawet zliczając wszystkie dotychczasowe koncerty. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego koncertu. Trochę gości żeśmy zaprosili. Myślę, że kilku Anglików nas zobaczyło. No a teraz na zachód, Bristol, i mamy nadzieję, że pogoda się delikatnie poprawi. Na kogoś czekamy jeszcze, tak? Jeszcze Sebastian. Kończy śniadanie, myje ząb i wychodzi. Jeżdżę ze zespołem na każdy koncert w Polsce czy gdzieś poza granicami, no tak daleko pierwszy raz wyjechałem. Generalnie zawsze samolotami wlatali, ale w tej chwili tak. Ej, dawaj, zrób taki konkurs, żeby odróżnić. Bracia bliźniacy. Wiesz, nie wchodź na wcale. Ty wiesz, jak był taki konkurs, to się zawącyć. Będę jak wiatr, jak balonik lecę gdzieś, Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie, Bóg wie gdzie. To nie jest proste oczywiście być ciągle pod obstrzałem mediów, dziennikarzy, ale mam wrażenie, że Sobek dosyć dobrze sobie z tym radzi. Trzeba mieć, wiesz, głowę na karku, żeby ogarniać takie sytuacje. Tym bardziej jeszcze w naszym polskim show biznesie. Na pewno jest to trudne, dlatego że no, cała uwaga skupia się na nim. Sam termin, frontman, prawda, czyli ktoś, kto stoi z przodu, no to jakby... Tak głupie mi przyszło porównanie teraz, że to jest jakby dziób okrętu, nie? Skupiasz na sobie wszystko.
zostawiamy, uciekamy. Każdy jednak wie, najważniejsze, że chwil parę, wieczny chłopiec, dobrze nam. Bawił się, bawił się, bawił się. To co innego odkręca po prostu. Jedną mam. O matko, moc niedźwiedzia! Moc niedźwiedzia! My jesteśmy akurat dosyć mocno zżyci. Raczej nie ma takiego odróżnienia, żeby muzycy nas traktowali jako kogoś innego, czy ten po prostu wszyscy stanowimy jakąś tam jedną zgraną ekipę. Przynajmniej mam taką nadzieję. Kimś tam gadałem ostatnio o Stonesach, nie? Albo Beatlesach, że tam wiesz, no... w ogóle zespoły, nie? Przebywanie tyle facetów, każdy różny, inny. I tam jakaś była coś tam, ktoś mówi, że na przykład Stonesi i Keith i Jagger, tam wiesz, jest jakiś kwas i oni w ogóle typu na scenie się tego spotykają, nie? Siła tego zespołu też jest w tym, że jakoś te charaktery, te osobowości się nawzajem jakoś w jakiś sposób wypełniają. No to jest fajne, no. Że nie drzemy kotów, że nie ma dymu, że dogadujemy. Zobacz, jaka jest też rozpiętość wieku. Musimy zadbać o to, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik i nastrojone. Kiedy chłopcy wyjdą na scenę, mogli spokojnie zacząć grać bez żadnego stresu. Z tak zwanej łapanki, czy z castingu, broń Boże. To są ludzie, którzy, no wiadomo, trzon zespołu, no to są w ogóle przyjaciele od dawnych, dawnych lat. Przepraszam, którędy do Stonehenge? Tędy do Stonehenge? Drugie tyle ludzi pracuje obok, bo i kierowca, i jedna osoba techniczna, dwóch realizatorów dźwięku, jeden realizator światła i realizator wizji. Daj mi ten kablego schowa. Nie rozumiem. No chodzi o to, że to się wszystko dzieje powoli. No. Rozumiesz, jak nie będziesz mógł zagrać sztuki, bo nie będziesz miał kabla. Wtedy zrozumiesz. Grałem z wieloma perkusistami bardzo dobrymi i Mały jest taką osobowością... to jest taki muzyk, który gra całym sobą po prostu. On i jakby tutaj Bemny to jest jeden organizm, który po prostu tworzy taką kreację, taką muzykę, że tego nie da się jakoś też opisać, to po prostu słychać. Około 100 czy 120 koncertów rocznie, nie ma nas praktycznie, około 200 czy 200 kilkunastu dni w roku nie ma nas w domu. No to jest bardzo przykre niestety, no to jest dosyć... No u mnie to jak no każdy z nas, no, mamy żony, dzieci i nasza córeczka ma 1,5 roku, no i tęsknię, taka jest praca muzyka niestety, na tym to polega. Kiedy przychodzi moment, że znajdujemy się w hotelu, mamy moment właśnie, żeby zadzwonić do domu, I 3-letnia córeczka mówi mi przez telefon, tato, kiedy przyjedziesz, kocham cię, to jest ciężko naprawdę. Mam prześliczne, przepiękne wnuki, tęsknię do nich. Jeszcze są na tyle małe, że na razie umiem śpiewać Pude Bosio. Jeżeli ludzie przychodzą na twój koncert i kupują na niego bilet i
są tam wszyscy przed sceną, znają twoje teksty, potrafią je zaśpiewać. Nic piękniejszego nie może spotkać artystę. Są inni, energia jest inna na koncertach. To są jakieś układy kosmiczne plus moje samopoczucie i może się nie pokrywać w ogóle z odczuciami, wiesz, tej ilości osób na scenie, jaka jest w Zakopane. Każdemu co innego się będzie podobało, wiesz, każdego dnia. Mieszam na żywo obraz w rytmie tego, co chłopaki jakby grają, w myśl tego, o czym śpiewają. Staram się to zilustrować. Ja w ogóle jestem zakopana, kocham was! Kaście posli, ja chcę podpisać! Kaście są! Ja mam Ola na imię. Cześć, Łukasz. Bardzo mi miło. Zawsze będę wspominać tą chwilę. Dziękuję bardzo. Pan byliśmy bardzo podekscytowani tym koncertem, ale pan nie skoczył tak, ze sceny, a my czekaliśmy, że pan skoczy. Mimo wszystko, bardzo się zadowolony z koncertu i bardzo się bawiłyśmy. Mogę moje wino? A to twoje było, no to nie dzielisz? Nie, proszę, proszę, śmiało, na zdrowie. Dzień, proszę, generalnie tak. Co ja wam powiem, chłopaki? Jutro idę do pracy i będę bardzo się cieszyła z tego, że mam ten autograf. Mogę jeszcze łyka? Tak, proszę. Zdrówko. Możecie wejść do zrobić. No, naprawdę? Na szkole sobie zrobiło sklep. Chodźcie, chodźcie. Nie, nie, nie. Ja się nie jestem dodatką, także. Musiałam się podwołać. Kurde, boso! Kurde, boso! Dzień dobry! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Któryś ma urodziny, akurat gramy koncert, to staramy się go uhonorować i śpiewamy mu 100 lat. To tak się już utarło, ale trochę zaskoczony byłem, no bo się nie spodziewałem oczywiście, że akurat w tym momencie to się stanie. Jestem dosyć emocjonalnym człowiekiem. Każdy koncert
kosztuje mnie mnóstwo energii, mnóstwo emocji. Często jak wracam do pokoju hotelowego i mi się wydaje, że ja poszedłem spać, a ja jeszcze przez 2-3 godziny nie mogę zasnąć. Czasem to jest 4 rano, kiedy mi się uda zasnąć, a o 9 trzeba już wstać. Więc to nie jest takie proste, ale się im nie żalę, bo nie ma to żadnego sensu. Jestem absolutnie w tej chwili, można rzec, nawet wykończony. Dziś to chodziłem jak ćma, cały dzień tylko szukałem miejsca, żeby się gdzieś położyć na chwilę i zdrzemnąć. Kiedy jeszcze tak, głodność mi się jak świat stary nie wzrusza, przemijanie wcale płynie dalej. Milion lat, a tutaj nic się nie zmienia. Tak naprawdę w trasie wszystkim się oczywiście wydaje, że po koncercie alkohol, kobiety, kluby, wielkomiejskie życie i tak dalej, ale jeżeli jest się w trasie więcej niż tydzień, ba, nawet 4 dni wystarczy pod rząd, to nikomu się naprawdę nie chce siedzieć jeszcze w knajpach czy łazić po klubach. Zdajemy sobie sprawę, że to wszystko jest ważne. Że tylko wtedy, jak każdy koncert gramy na 100%, będziemy traktowani jako poważny zespół. Ja bym jeszcze pociągnął ten bitel. Wojtku, jak to dotyka ten kabel, to nie wadzi tego. Nie. Wiesz, detalu 150 tam parę, a Wojtek sprzedaje w detalu po 500. Stary, jak je podpiszesz, to zatała pójdą na Allegro. Ja. Prosty jest. Zakopower dla mnie to chyba najpiękniejsza przygoda życia. To dla mnie banda oszołomów. To niespodziewany sposób na życie. Zakopower to banda dziwnych ludzi. Prawie jak rodzina. To jest duża część mojego życia gdzieś tam, nie? Spełnienie, można powiedzieć, do samego końca. Zespół Zakopower to świetni kolesi. To moje życie. Zakopower dla mnie to moje życie.